Halo, halo, dzień dobry, witam przeserdecznie, z tej strony Dozo, Mimozo. Lecimy z następnym challenge'em w The Binding of Isaac, jak jeszcze się nie zorientowaliście. Nie wiem co, waka, makafon. Nie mam raka, makafon, o Jezus, nie, dlaczego, mamo. A dobra, to przyciąga jeszcze, dobra, to nie jest tak źle. Witam was bardzo serdecznie, jak tam życie? Wam idzie w Madrycie. Mam nadzieję, że dobrze, że wszyscy zdrowi w ogóle. W sumie śmiesznie, bo przyciągam te muchy do tych pirsów. Nie muszę ich strzelać nawet, nie muszę puszczać. No, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, u mnie też w porządku. Nagrywam sobie teraz rzeczy śmieszne, także mam taki może dzień nagrywki, może nie w sumie. O Jezu, serio w to wszedłem. Zakładam, że treasure roomów nie będziemy mieli. Mamy do pokonania tylko 100 peciuchy mamy, więc pewnie tak jest, że treasure'ów nie uświadczymy. Jeżeli jesteś nowy na kanale, pierwszy raz widzisz ten filmik, to witaj przede wszystkim. Bardzo mi miło ciebie gościć. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. To bardzo pomoże rozwinąć mój kanał. No i przede wszystkim, jeżeli będziesz oglądał moje filmy, to wow, super, będzie świetnie, naprawdę. Będę w niebo wzięty i nie mówię tego ironicznie, co może się wydawać, że jest ironiczne, ale możesz mi zaufać, nie jest. Znaczy nie wiem, czy możesz mi zaufać, to ty podejmij te decyzje. Widzisz, mam problemy z mową, jestem upośledzony pod tym względem. Nie no, żartuję, po prostu nie umiem mówić. Upośledzony nie jestem. No chodź tu, bardzo ładnie. Super, mamy summon booms. Właśnie, czemu skoro nagrobek tomb jest czytany tomb, a jeszcze jest jedno takie fajne słowo. Tylko nie mogę sobie go przypomnieć w tym momencie. Ale też pierwsza litera się tylko różni. Jest... No nie pamiętam w tym momencie, ale w każdym razie jest też kolejne słowo, które też jest tak samo skonstruowane jak wyraz tomb, czyli jedna literka OMB, jest to słowo bomb. I czemu czytamy bomb, a nie boom? Takie dywagacje. Wydaje mi się to nielogiczne, język angielski powinien zginąć, moim zdaniem. The Halo, bardzo fajnie. Plus połowę obrażeń? Czemu tak mało? Mamo, daj mi więcej, mamo. Chyba zacznę strzelać po prostu normalnie, będę maszował te strzałki. Bo trochę się na tym poślizgłę, na bosie. Zresztą na te robale to i tak nie działa, więc rybka. No, będzie chyba wygodniej. Jakoś większe zaufanie mam do strzał, które wypuszczam od razu, niż do strzał, które gdzieś tam sobie stoją, jeszcze przyciągają przeciwników. I oczywiście co się dzieje, to co? To się dzieje to, że wchodzą we mnie potem ci przeciwnicy. No żeż ja pierdzielesz, o tym mówię. Dałem jeszcze ostatnią szansę w tym pokoju i co? I gówno. I od razu się wywaliłem. No takie jest życie na szczycie. Niestety. Nie ma niebieskich kamulców, jest to bardzo niepokojące. Jakby to powiedział Dozo. Znacie typa? Głupi jakiś. Tutaj? Aha, tutaj też nic ciekawego. Dobra, klucza nie potrzebuję. No serio. W ogóle nie musiałem iść w tę stronę. Nie podoba mi się to. Nie chcę. Nie lubię. Zgiń se, gnoju. Jak fajnie drgota. Drgota, drży. Przeładowałem trochę, ale spoko.
pół serducha. Devil Rooma nie dostaniemy. Kurde, nie wiem, czy nie zresetować tego rana. Jeżeli nie dostaniemy Devil Roomu, to się będę nad tym zastanawiał, bo ani nie mamy obrażeń, ani nie mamy nic tak naprawdę. Na Dead Cellsie opowiadałem, jak próbowałem zrobić jeden challenge właśnie z Isaaca. No tu możemy sobie użyć książki. Gdzie próbowałem... chyba dwa razy generalnie. Dostać się na szatana, po prostu. O, podniosło nam szczęście na Devil Room i to tak mocno. To fajnie. I problem polegał na tym, że dwa razy zatrzymałem się na Wombie. O, kolejny przykład. Mówi się Womba, a nie Womb. O, teraz ten klucz mi się przyda. Two of Clubs, to jest do bomb. Sobie możemy tutaj wysadzić to. Ten klucz gdzieś na górze był. Na górze był. No, wracając. I dostawałem się na tego Womba z 4 punktami obrażeń. Czyli dokładnie mniej więcej z tymi, co mam teraz na tym. I po prostu myślałem, że mnie coś strzeli tam. Dwa razy tak doszedłem na Womba. Więc w ogóle nie polecam. Nie róbcie tak, jeżeli nie musicie. Two of Clubs znowu, fantastycznie. 14 bomb. Bomb nam raczej nie zabraknie już w tym ranie. Kurde, gdzie ten pokój? Gdzie ten klucz? Co zostawiłem go na pastwę losu? Śpiewać nie będę, bo śpiewać też nie umiem. Tutaj na górę, dobra. Jest klucz, jeszcze pigułę sobie weźmy. Okej, okay, to nic ciekawego. A, idź w cholerę, nie chcę mi się ciebie omijać. Już i tak mam szansę zaprzepaszczoną, to wszystko jedno. Serducho, proszę bardzo. No, także mam nadzieję, że ten challenge nie skończy się podobnie, że będę miał 4.8 obrażeń na koniec dnia i nie przejdę Womba nawet. Byłoby to przykre i to mocno. Dlatego liczę na tego Devil Rooma. Kurde, ile to piętro trwa, idź w cholerę z tym piętrem. Gdzie jest ten boss? Tu. O, monetki. Lubię monetki. Szczególnie tyle monetek. Dobra, to pójdźmy jeszcze do shopa. Shopa Pracza, tylko kurde, pewnie po drugiej stronie tych cholernych schodków jest. Dobra, nie chcę mi się tam iść. Nie można za dużo ryzykować zdrowiem, prawda? Tu możemy jeszcze spróbować otworzyć Secret Room. Z racji, że mamy tyle bomb, to rybka. Nie ma Super Secret Roomu, proszę bardzo. To ciekawe. Siema Pin. O cholera, jak przyspieszył, no to... To tyle widzieliśmy szatana, prawdopodobnie. Frajer. Tears up. No spoko. Tears up jest spoko. A kurde, ale te tearsy będą gówniane. Ja pierdziele, kto to robi? Jeszcze nie zginął. Głupi ty grzyb. Okej, zdechsa. Chodź tu, monetko. Nie uciekaj ode mnie. Siema, typiarzu. Chodź, może tu coś wysadzisz. Nie? Nie masz ochoty? To mnie nie denerwuj. Proszę bardzo. Okej, dwa soul hearty, więc mamy szansę na Devil Room 100%, jeżeli nic nie spierdzielę. Mam nadzieję, że tak będzie. Znaczy, że nie spierdzielę, nie? Spokojnie. Ty gnoju, ty kurde. No nie. Najgorzej, najgorzej. Za gówno. Co za śmiecie, no. Zjedz to. No nie. Wow.
Nie przeciągnie się ten pająk, jak strzelał w nicość. Dobra, chodźmy na tego typiarza. Dostań bombkami, proszę, dostań bombkami. Żebym ci bić za dużo nie musiał. Dziękuję. No dobra, jakoś zszedł typiarz. Boksa żeśmy dostali ze stuffem. Czyli nic ciekawego raczej. The Emperor, spoko. To się w sumie na następne piętro. Kochani, kochani, co tu mamy? Czego my tu nie mamy? Na pewno to. Na pewno to. Tylko czy chcę zostawić sobie... Zrobię tak, zostawię jedno serce i wezmę finalnie to, bo wydaje mi się to lepszym wyjściem. Zrobimy na następnym piętrze jeden pokój, żeby sobie zregenerować tę książkę. Zobaczmy jeszcze, co na arenie słychać ciekawego. Może będzie coś wartego mojej uwagi. Dobra. Co tu jest? Me gusta. Me gusta. Dobra, ty typiarzu się nie ruszasz, więc ciebie będzie o tyle łatwo zabić. No ale dzisiaj typie zdechnij, no. No serio. Dobra, bombery i pilka. I'm excited, spoko mordo. Aha. A gdzie jest ta karta? Halo, gdzie jest karta? Gdzie ja kartę zostawiłem? Nie mówcie, że na poprzednim piętrze. Nawet nie chcę słyszeć czegoś takiego. Chyba tak może być. Mam nadzieję, że tak nie jest. Ach, się zesrał na mnie. Gnojarz. Gnojarz! O, skrzynka kolejna. Ty, no nie mam tej... No to i tak będziemy musieli pochodzić po piętrze. Nie wiem, co ja robię z tymi kartami. Gubię je. Nie podoba mi się ten challenge. Głupi jest. A idź w cholerę. Nie, dobra, muszę zacząć normalnie strzelać, bo to nie wygląda dobrze, ani trochę. Nie podoba mi się to. Dobrze, że tylko stopę mamy musimy zabić, a nie serce. Bo ja sobie nie wyobrażam tej akcji na łumbie. No, idź w cholerę. Żegnam kolegę. Kurde, klucz mi dajcie, najlepiej 3. Może tu będzie? Fantastycznie, dziękuję, mamo. Mamo, jesteś kochana. Na pewno Solharta chcę. Na pewno sobie przylosujemy. Na pewno Solharta chcę i może muchy? Bo mamy szansę może na Gapiego. Promkę 7 możemy wziąć, będziemy mieć wtedy jeszcze jeden item. Nie. To jest ciekawe, ale chyba... Kurde, no przyda się ten Solhard. To sprawdźmy jeszcze, czy coś ciekawego poleci tutaj, zanim wybuchnie maszyna. Wolę Solharta, szczerze mówiąc. Bo te pick-upy i tak nam się nie przydadzą, bo w sumie się nie przydadzą. A bardziej nam się zdrowie przyda. No Jezu, serio. Wiecie co? Srajcie się. Pajęczarze, gnojarze. Czy Secret Room, fantastycznie. Bombery. No spoko, nic nam to nie daje. Ci podnieciłem, jakbym $1 000 000 zobaczył. Dobra, wiecie co? Nie chce mi się. Idźcie w cholerę, co?
tyle było z tych Soul Heartów, co nakupowałem. Dobra, jest kluczens, jeden. Jest Soul Heart, bardzo ładnie. Chodź tu, Bombero. Elegancko. Ciekawe, czy zależne od naszych obrażeń jest przyciąganie tych łez. To by było spoko. To by było fajne. Logiczne. Niekoniecznie przyjazne. Już ty gnoju, ty latający, fruwający. Dobra. Chciałem spacebara użyć, nie wiadomo po co. Dobra, jeszcze dwa klucze w takim razie. I może się cofnę tam na tą arenę. Dobra. Chyba nie dostaniemy tych dwóch kluczy, trudno. No ten teraz się schowa. Nie chowaj się. No szty gnoju, ty. Schował się. Ale jeździ, hehe, frajer. Dobra. No szty gnoju, ty. To są katakumsy dwójki dopiero. Więc z tym zdrowiem trzeba uważać, to serio. Serio, nie dałeś mi tego. Pierce up, no spoko, no. Nie boli, na pewno nie boli. Czy w sklepie był klucz? To jest dobre pytanie. Które trzeba sobie zadać i go nie ma. To weźmy te torebki, one nie są drogie, a i tak mam jeszcze właśnie szansę na klucz. I na dwa itemy ze sklepu na następnym piętrze, jeżeli żadna monetka nie wypadnie gdzieś tam po drodze. Więc luz, blues. You like jazz. No już wypadły monetki, także na luzie. No tutaj też nic ciekawego, więcej kluczy, spoko. Taki bogaty się nam robi ten run. Szkoda, że cierpię na brak devil roomów, no ale trudno. Jakby ktoś się zastanawiał, to oczywiście piję herbatkę. Kurde, gnoje. Już półtora Soul Hearta poszło w cholerę. Czy cały Soul Heart, nie wiem. No żeby cię matka w domu nie poznała, rodzona, no. Opłacało się. Dobra, elegancko. To mamy za darmo itemy chyba na tym, jeżeli się nie mylę, w sklepie. Na następnym piętrze. Tu. A może ja cię przyciągnę, gościu. Zobaczymy, jak to miło. Następni. Nie ma tu nic. Wracamy. To the right. Prawie dostałem. Chodź tu, Bombero. Dobra, elegancko. No te kurde pajęczarze wytrzymałe. Dobra, pykło jakoś. Tutaj coś ciekawego. Nie. O, szarą skrzynkę to ja się bić na pewno nie będę. Chodź tu, pańczarzu. Dobra. Maska. To nie fajnie, mordo. O, dostaję obrażenia w ten sposób. Fantastycznie, bardzo mi się to podoba. Zjadaj, kurde, te pociski gnojarzy.
All Stats Up, plus 1 do Damage'a i Tears Up'y mamy te same, więc generalnie bardzo spoko, ale niestety w Devil Roomie pustki. Totalnie nic ciekawego. Dawaj to serce. No dobra, lecimy na mamę w takim razie. Myślę, że się uda. Myślę, że nie będę miał większych problemów. Wysadźmy, zobaczmy co tu będzie. Hematemesis, spoko. Found pills, infested, lockdown. No, też spoko. Elegancko. O kurde. O panie. O panie. Mamy dwa klucze akurat, żeby tutaj wejść, ale myślę, że bardziej nam się będzie opłacało wejść do sklepu i otworzyć tę skrzynkę kamienną. Aha, no, rzeczywiście się opłacało. Okej, jesteśmy Serafimem. A, zawsze na propsie. Satanic Bible, of course. O, tam był kamulec, tumulec. No i bez klucza, kurde. Czyli to nawet nie jest sklep, czyli jeszcze gdzie indziej będzie sklep. Fantastyczna informacja. Elegancko, dwa czarne. Duchy są mało ruchliwe z tego co widać. Ale se zginęły, także dobrze, 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 dobrze. Kurde. Solharty, bardzo dobrze. Się przydadzą na pewno. Znaczy może nie na pewno, ale... się przydadzą. Uaa, gnoju. O ty gnoju. No co jest? Halo. Podstępny gnoju. Jest sklep, fantastycznie, wchodzimy do niego. Chodź to. Za zero wszystko. Ale fajnie. No to nie wiem, bierzemy to, bierzemy wszystko. Tylko w takim razie... odnowię sobie Satanic Bible jeszcze raz. Po czym wezmę bateryjkę z shopa. No szkoda, że nie ma tego do przelosowywania. Nie wiem, czy pewnie... bardzo możliwe, że jest wyłączona w ogóle ta maszyna do przelosowywania itemów, skoro mamy za zero. Że ona się już wtedy nie pojawia. No to głupie w sumie, bo... głupie, moim zdaniem. Powinna być zawsze. Fantastycznie. Dobra, mamy 3 czarne, 3 czerwone na mamę, więc wydaje mi się, że to wystarczy. To był sklep, mamy 3 klucze, więc możemy otworzyć tamtą skrzynkę i przejść tutaj do tych drzwi. No zobaczymy co tu. Aha, tutaj są takie rzeczy śmieszne. Mamy gapiego, mamy 2 gapich nawet, tylko że... chyba wolę tamten item gapiego, dokładnie tak. Bombki. Spoko. Nie wiem, czy wiecie, grawitacja działa na każdy obiekt w każdym miejscu we wszechświecie, więc nawet wy macie wpływ na najbardziej oddaloną od planety cokolwiek. No więc generalnie to nie wiem, czemu te skrzynki się nie przyciągały, ale najwidoczniej gra nie jest na tyle inteligentna, żeby do tego dochodziło. Bo o co chodzi? No po prostu grawitacja jest... jest na tyle słaba na takie odległości, że tego nie odczuwacie. Ale jak na przykład siedzicie obok kogoś, czy nawet moje krzesło w tym momencie przyciągacie, to jest spoko. Oglądając ten film, ale tylko oglądając, bo jak nie oglądacie, to nie przyciągacie, tak działa. Było fajnie, było fajnie, był fajny challenge. Nie mówię, że nie. Bierzemy detketa.
I co? I pięknie, zrobiony challenge'ek. Co odblokowaliśmy ciekawego? Death's Touch. Okej, czy to nie są te kurdebele kosy Barbarosy, jak pewien youtuber je tak nazywał? Wybaczcie, że sprawdzę sobie na Platinum Godzie. Tak jest, Death's Touch. To jest bardzo fajny item, który sprawia, że nasze łzy stają się penetrujące, damage up i są to takie kosy śmieszne, ładne. Podobają się mi i nie tylko mi. Boże, co ja mówię? Dobra, dziękuję wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobała. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. I mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Dozo!